Cześć, pomyślałem, że dzisiaj wyjątkowo nakręcę vloga z Rąsi, jak to robią youtuberzy. W końcu jestem youtuberem, więc powinienem trochę się w tym szkolić. Chciałem wam powiedzieć, że urodził mi się synek. Jest prześliczny, przekochany. Ma na imię Jasiu. Ma 3 tygodnie. No i to coś wspaniałego. Ogólnie jestem w totalnie nowej sytuacji. Próbuję się odnaleźć logistycznie z natłokiem nowych obowiązków, ale myślę, że wychodzi nam to z żonką coraz lepiej. Mamy cały czas takie mieszane uczucia, że w nocy nam krzyczy i mówimy: ty mały awanturniku, który nie dajesz nam spać, jak my cię kochamy. No i powiem wam, że mi się tak dopełnił sens życia, że poczułem tą odpowiedzialność za synka. Wcześniej też ją czułem, zanim jeszcze był poczęty, ale teraz jakby doszło to do mnie mocniej. I wcześniej też czułem sens życia, ale teraz tak się cieszę i jestem tak przeszczęśliwy, że nawet jak śpię po 4-5 godzin, bo z tym snem to różnie w ostatnich tygodniach, to młody naprawdę wszystko rekompensuje. Powiem wam, że nagle zdobyłem umiejętności, o których nie miałem pojęcia. Zauważyłem, że potrafię te same rzeczy, na przykład zmywanie naczyń, robić o wiele szybciej. Nagle się okazało, że potrafię się lepiej zorganizować z czasem. Potrafię wstawać mniej więcej o stałych godzinach, co wcześniej było dla mnie dużym problemem. Udało mi się też częściej chodzić na adorację do kościoła. Teraz jak mam dziecko, to częściej byłem w ostatnich 2 tygodniach na adoracji niż przez ostatnie 3-4 miesiące. Więc z jednej strony tego czasu jest o wiele mniej, a z drugiej strony czuję, że o wiele lepiej go wykorzystuję, ponieważ no jestem zmuszony odpowiednio nadawać priorytety różnym rzeczom. Kiedyś nagrywałem odcinki o człowieku wiary wobec cierpienia i o umartwianiu ciała i pokucie. I mówiłem o tym, że chciałbym jak wielcy święci umartwiać swoje ciało brakiem snu i brakiem jedzenia, ale że nie będę umartwiał brakiem snu, bo po prostu muszę mieć przytomny umysł w pracy. Ale teraz mam naturalnie umartwianie ciała, gdy mam bobasa w domu, bo daje nam popalić w nocy, więc mogę ten brak snu, to cierpienie, ten trud ofiarowywać Jezusowi. I to jest niesamowita łaska, że ja za ten brak snu, ja mogę dziękować za to Bogu, ja mogę za to być wdzięczny. Tak jak normalnie, gdybym nie był chrześcijaninem i bym nie znał sensu cierpienia, to bym narzekał. A teraz jestem w stanie po prostu się w tych utrapieniach ćwiczyć i jest to ogromna łaska. No a muszę wam przyznać, że rzeczywiście pod wpływem braku snu łatwiej we mnie działają różne wady charakteru, różne lęki. Widzę, że czasami mi brakuje cierpliwości bardziej niż jak jestem wyspany, więc mam darmową duchową siłownię. Czasami miałem takie myśli w ostatnich tygodniach, że ja nie ogarniam życia, przecież ja przez ostatnie 1,5 godziny nie miałem czasu zjeść bułki, a co dopiero, nie wiem, tworzenie filmików na YouTube'a czy cokolwiek innego, co bym chciał robić w wolnym czasie. Ale gdy przychodziły te myśli, to sobie przypominałem na przykład takie małżeństwo, które ma 6 dzieci i jak mieli 2 dzieci, to mówili, że nie mają czasu. No tak, nie mają czasu, no bo mają 2 dzieci, no tak. Ale potem oni mieli jeszcze 4 dzieci i nadal mówili, że nie mają czasu. I tak myślę, ej, chwila, to oni nie mieli czasu, a znaleźli go jeszcze na 4 dzieci? To mi też mocno daje znać, że człowiek się dostosowuje do tych warunków zewnętrznych. Poza tym mam wiarę, że jest Pan Bóg nade mną, że On czuwa i ma wszystko pod kontrolą. Jeżeli będzie chciał, żebym dalej rozwijał YouTube'a, to po prostu da mi takie możliwości. Wierzę, że mi pomoże i mam raczej duże zaufanie wbrew różnym zewnętrznym przeciwnościom. Na razie chyba moje standardowe studio nie będzie dostępne, więc pozostają mi vlogi na łonie natury i vlogi z Rąsi. Ciekawe jak to wyjdzie, jak to będzie wyglądało na komputerze. Modlę się cały czas, żeby Pan wyprawił swojego robotnika na pole. Jeśli możecie, też proszę was o modlitwę w tej intencji. Mam już nagrany 2 odcinek serii Racjonalny Katolik, więc pozostaje mi to zmontować. Myślę, że będzie w ciągu tygodnia. No dobra, to by było na tyle z tego spontanicznego vloga. Dajcie znać, jak wam się podoba forma z Rąsi. No i do zobaczenia już następnym razem.